Grzegorz Markowski wycofał się z show biznesu. Teraz do sieci trafiło jego nowe zdjęcie. Grzegorz Markowski kilka lat temu ostatecznie zakończył karierę muzyczną jako frontman zespołu. Teraz możemy zobaczyć go niezwykle rzadko na gościnnych występach z córką Patrycją Markowską. Jak obecnie wygląda lider grupy Perfect? Jego nowe zdjęcie właśnie ukazało się w sieci za sprawą dziennikarskiej gwiazdy. Dlaczego Grzegorz Markowski zakończył karierę? Mało w Polsce jak jest tak kultowych muzyków, jak on. Piosenkarz, kompozytor, tekściarz i lider zespołu Perfect jest jedną z ikon polskiego rocka. To dzięki niemu powstały takie hity jak Autobiografia, Nie płacz Ewka, Niewiele ci mogę dać, Niepokonani, czy Chcemy być sobą? W 2019 roku Grzegorz wydał wspólną płytę z córką Patrycją Markowską. Album Droga okazał się ostatnim w jego karierze. W tym samym roku odszedł z zespołu, tłumacząc to spadkiem sił witalnych związanych z wiekiem. Ostatnie koncerty grupa zagrała w 2020 roku. Od tego czasu bardzo rzadko występuje solowo lub z córką. Co robi teraz Grzegorz Markowski? Choć Markowski nie jest już liderem zespołu Perfect, a i na solowe występy namówić go niełatwo, często wspiera córkę w jej karierze. Wiosną 2023 roku gościnnie wziął udział w jej trasie promującej płytę Wilczy Pęd. Świadczy to o naprawdę imponującej kondycji. Grzegorz 23 września tego roku będzie świętował okrągłe 70. urodziny. Czy to z tej okazji niespodziewanie pojawił się w mediach osobiście? Do tej pory w jego imieniu wywiadów udzielała zazwyczaj Patrycja, chcąc w ten sposób odciążyć ojca. Poniżej szczegóły. Nowe zdjęcia Grzegorza Markowskiego. Zupełnie niespodziewanie na Instagramie Krzysztofa i Bisza pojawiły się nowe zdjęcia Grzegorza i Patrycji Markowskich. Cała trójka prezentuje uśmiechy od ucha do ucha, ale to nie wszystko. Ibisz wystrojony jest w elegancki garnitur i muszkę. Także towarzyszący mu ojciec i córka prezentują się odświętnie. Markowski, choć jego włosy są już całkiem siwe, wciąż może cieszyć się bujną fryzurą. Na spotkanie z Ibiszem założył niezwykle kolorową koszulę z fragmentami obrazów Paula Gauguin. Oczywiście na szyi Grzegorza widnieje zestaw koralików, jego znak rozpoznawczy. Czyżby cała trójka umówiła się na spotkanie z powodu jakiejś szczególnej okazji? Jak sądzicie?